Witam serdecznie, jak chcesz wygrać skina, zostaw oczywiście suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście, jako są pełne, na tym jesteś, użyj kodu KROKSNIEDZIKORSKINISIE. Wystarczy, że zalogujesz się z nim w subskrypcji, bądź kliknij oczywiście magiczny wyjście kod promocyjny i tutaj oczywiście kodzik KROKSNIE, przyzwaj sobie, wpiszesz skrzynka na start za free i oczywiście 5% więcej do wpłaty. Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROKSI otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. A my przechodzimy na skrzyneczki oczywiście od was 7700, tyle oczywiście na dzisiejszy opening przeznaczam na skrzyneczki od was, powiedzmy od 200 zł, nie będzie jedna. I mamy tutaj 20% fade za 300 zł na to pytanie. Okej, to jest ta skrzynka z tymi rękawicami. Ja ją lubię bardzo, tą skrzynkę. 1500 za 5 takich otwar, więc zobaczymy. Jest jedna tych para i no tylko na jednej się zakończy niestety. 1200, więc jest to delikatny minus. Dwie pary rękawic z jednej takiej skrzynki i jestem ukontentowany, no ale tutaj niestety no, totalnie pusto. Otwarcie, więc zobaczmy, że teraz spadną te dwie, żeby troszkę odkuć to, co zabrały przed chwilą, ale to jest znowu totalnie puste otwarcie. No i powiem tak, no niby 20%, ale tyle, ile mi zabrało teraz, no to stary w szoku jestem. To będzie kolejne chyba, czy nie, czy chociaż... Powiem tak, tyle, ile ja już się wyzerowałem na tym. Znaczy, jeszcze się nie wyzerowałem, tak? Jeszcze, to jest słowo klucz, ale mamy dwie pary teraz w końcu, 2500. No i tak, jeszcze jedno otwarcie, jak spadną dwie pary, jest super, jak nie, to jest tragedia, no znowu, nie ma żadnej stary, dobra, odpuszczamy temat, 2500, tyle mi zostało, no i klasycznie musiałem się tutaj za wcześnie wyzerować. KROKSI królem profitu, 209 zł, no sklepiasz mi trochę, no, zobaczmy co my tu mamy, 81% na Ice Colta, czyli to jest 19%, czy na profit? Chyba tak, no bo tutaj najtańsza kosa, no to chyba albo ten ultrafiolet, albo ten Good Night Damascus Steel. No tylko właśnie, 650, no to nam nic nie robi przy 5 otwarciach na raz. Więc musimy dwa itemy jakieś takie trafić, żeby nam jakkolwiek się to opłacało. Ale zobaczmy jeszcze raz, no jeszcze jedno takie otwarcie mi stać. No czy będzie faktycznie coś lepszego teraz? No jest znowu tylko jeden ultrafiolet i no, robi się naprawdę przeciętne. Ostatnie otwarcie, bo na tyle mnie stać. 4 na raz i zobaczmy, jest Good Knife, są 2! No i zobacz, gamma Doppler spada, to jest 2000. No dobra, no. Czy całe przedsięwzięcie się opłacało? No nie powiedziałbym tak szczerze. No ale dobra, 246, mamy Tiger Tooth i mamy tutaj na te Tiger Toothy 15%. No 1200 zł wydajemy na 5 takich otwarć, więc zobaczmy, chociaż jeden. No i mamy Ursusa i jest Bowie i to jest fantastyczne otwarcie, stary. Ej, w ogóle ja tu dzisiaj jakieś nowe skrzynki znajduję, których jeszcze nie widziałem i też właśnie widzę, że po 0 otwarć, więc fajnie, że te skrzynki dalej robicie dla mnie. No i zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze przykuje moje oko. No po prostu KROKSI tam sobie otwórzmy. Tutaj jak widzę AWP Hydrę, no to muszę w nią wejść. 8% tylko, więc to jest 1000 zł tak naprawdę. Jedna wielka nie wiadomo, tak? Ale zobaczmy, bo może akurat się opłaci. Niestety otwarcie totalnie puste. I znowu wracam do punktu wyjścia. 2700, ale no spokojnie, spokojnie. Everything is under control. Mam tu 2% na Prince'a. Powitanie, jakieś wajsy. No ale to kosztuje 500 zł, stary. Ta skrzynka taka jedna jest. No to jest tak naprawdę... Ej, przepraszam, to się różne, że tak powiem, te wrzucać stany? Ej, nie widziałem tego, ale odpuszczamy, bo... No bo nie, po prostu nie. AWP Fate. Fate AWP. No, to jest AWP, która mnie przekonuje. Ale 5% mnie przekonuje. No dobra, no spróbujmy. 1500 na 5 takich skrzynek, czy chociaż jedna te... Patrz! Mamy to! Ile to jest? 5 koła chyba, nie? Okej. Okay. Fantastycznie. O to chodzi. I zobacz, i wracamy. Małymi kroczkami do tego filmu wracamy. Coś dalej tutaj bym znalazł jeszcze niżej fajnego. KROKSI Profit. To miał być Profit. W sensie Profit, tak? Otworzyłem ją dwa razy. Aha, to jest takie, no, taki tryb Joker, bym powiedział. Chociaż nie ty, bo tu jest MK jeszcze na koniec się ukryła. Dobra, to never mind. Myślałem po prostu, że na każdy item taki sam procent jest, bo widziałem taką skrzynkę już raz. Ale powiem tak, no, mamy print streamy dwa nawet, bo MK i Digla. 1500, delikatny minus. Odpuszczamy i zjeżdżamy dalej i szukamy. No właśnie, czego my tak naprawdę tutaj szukamy? No czegoś, że tak powiem, co by mi tutaj dało naprawdę sympatyczny tytuł i miniaturę, tak? Czyli na przykład AWP Dragon Ball, stary.
tylko no jest problem, tak? Bo to jest ta skrzynka, gdzie tutaj mamy 6% na profit, nie? I ona kosztuje 700 zł, 5 takich otwarć, 3500. Wiem, że będzie mi stać na jedno takie otwarcie 5 na raz i jeszcze na jedno 4 na raz. I jest to duże ryzyko, tak? Ale no ja to ryzyko lubię, tak? Zobaczmy, no nie po to skrzynki otwieram, żeby nie ryzykować. I to będzie otwarcie, powiem tak, już widziałem tam niżej tego haula, ale no niestety, otwarcie puste, jesteśmy na 4, jednak na 3. Dobra, powiem tak, jeżeli poleci coś mega, no to nie wiem. Będę tak się cieszył. Zobacz, leci jedna taka skrzynia, no już mogło na tych Pandora's Boxach zostać. Ale dobra, powiem tak, no wydaje mi się, że to idealne małe, żeby hasło konkursowe zdradzić. Napisz, co możesz napisać teraz? Napisz, czy lubisz karambity. A my lecimy dalej. 700 zł, jedno takie otwarcie. I czy będzie w końcu jakieś uniesienie z tej skrzynki? Czy dalej będzie mi lecieć tapetka na jakichś 94%? Zobaczmy, ostatnie otwarcie tej skrzyni. To jest totalnie pusty.